akcja. Słychać mnie dobrze? To idealnie. Pytaj się ludzi. Między innymi też, ale wcześniej, tak, Barbarysa Skrzyk bardzo, to był film, który mnie totalnie gdzieś tam, byłam wtedy nastolatką i bardzo chciałam być taka jak Dorota Stalińska, pluć, krzyczeć, przeklinać, a byłam właśnie mało asertywną, grzeczną, dobrze wychowaną dziewczynką, która się kłaniała wszystkim i dlatego mi tak fascynowała ta postać od Skrzyku. Ale takimi filmami, które... to nie było tak, że mnie film zafascynował właśnie, czy jakiś aktor. To jakoś tak samo przyszło z tym aktorstwem. Natomiast pamiętam, że takie pierwsze filmy, które ja uwielbiałam, to był Charlie Chaplin. Bo właśnie one były tragikomiczne, bo wszystko, to, że my się śmiejemy na tym Chaplinie, ale on opowiadał o tragicznych rzeczach, o strasznie smutnych rzeczach, a opowiada je w śmieszny sposób. Jest to tak niesamowicie autentyczne. Także ten Chaplin był taką niezwykłą moją inspiracją. No ale też oczywiście pamiętam E.T. na przykład w kinie byliśmy. Miałam 13 lat chyba, jak pojechaliśmy całą klasą i wtedy jakiś katarzys przeżyłam, bo tak strasznie płakałam, jak E.T. umarł i później oni gdzieś tam otworzyli ten worek i on tak wystawił ten paluszek. Mówi E.T. go home i ja się po prostu tak strasznie zaczęłam wtedy śmiać, a miałam całą twarz zalaną łzami, więc to jakaś forma katarzys chyba była. Oczywiście Bruce Lee uwielbiałam wszystkie filmy, ponieważ trenowałam karate i taekwondo i to był taki mój idol. Miałam jego plakaty wszędzie i tak. I trenowałam parę lat dobrych. Także tu dużo tych inspiracji było. Kasia. Kasia! 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 Nawijam do kolbatrona i mam gibona. Yo, yo! Kasia to jest moja żona! Dobra, to się wytrzyma. Yeah. Shake it up, po! Oklaski pod koniec spektaklu są rzeczą naturalną, to znaczy nienaturalną, rzeczą, która jest pewnego rodzaju schematem, bo tak ma być. A na przykład w komediach najpiękniejsze jest to, że ludzie reagują spontanicznie. Ja wiem, że to jest niewymuszone, tylko jeżeli ja nagle słyszę całą salę, która reaguje śmiechem, ja wiem, że to, co się zdarzyło, było prawdziwe. I też komedia jest... Ja mam bardzo głupie poczucie humoru, jakieś takie bardzo radykalne i lubię je przemycać. I wiem, że to też mi dużo daje. To, że jak ja słyszę całą salę, na przykład 200-osobową, która reaguje w taki, a nie inny sposób, to właśnie to jest to, o czym mówiłem na początku. To do mnie wraca i to mnie uskrzydla. I uwielbiam komedię. Też komedia jest pewnego rodzaju, znaczy jest jednym z najtrudniejszych rodzajów materii, bo komedia tak naprawdę dobrze zrobiona i działająca, to nie jest teraz spontaniczne wyjście i jakiś rodzaj wygłupu, tylko to jest niestety matematyka i to trzeba w sposób bardzo wyrafinowany przemyśleć, w sposób wyrafinowany poukładać matematycznie, żeby to w tempach działało i dopiero wtedy to ma prawo działać.
Otwartą, solaninową galerię bezdomną uważam za otwartą. Zapraszam.